Witajcie, wolni ludzie. Jestem przy Urzędzie Miasta Szczecin i chcę wam pokazać, że u nas już ukraińskich flag nie ma. Zostały polskie. Jak to u was wygląda w waszych miastach? Nie tylko w miastach. Ja proponuję zamiast ukraińskich flag powieszać nasze lokalne tutaj. O, mamy piękną naszą flagę szczecińską z gryfem. Także zamieńmy flagi ukraińskie na nasze lokalne. Bądźmy patriotami lokalnymi. Lokalnie to jest najlepiej załatwiać sprawy. Także zamieńcie flagi ukraińskie na nasze lokalne flagi. Co wam radzę robić? Pisać zapytania do urzędów, do szkół, gdzie wiszą ukraińskie flagi. Dlaczego formalnie wiszą? Kto decyduje za to? Czy Warszawka wysłała jakieś tam instrukcje, czy co? Po prostu zapytanie dawajcie i oni muszą odpowiedzieć wtedy. Kto co decyduje, dlaczego te flagi wiszą? A ja będę cały czas powtarzał, że te flagi, te wszystkie happeningi, bo nam też zasłonili tutaj gryfa, już jest odsłonięty. To wszystko służy temu, jeszcze worki zostały takie, które przypominają o wojnie, bo o to chodzi, o to im chodzi. Żeby te flagi nam przypominały o wojnie, jak było w plandemii, że maseczki, sami to powiedzieli, że maseczki mają przypominać o plandemii, to teraz te flagi i te wszystkie inne rzeczy mają nam przypominać, że jest wojna, żebyśmy się bali. O to im chodzi. O to im właśnie chodzi. Także o, tu jeszcze pobudowali takie namioty dla przesiedleńców. Tam też już nie ma flag. Także działajcie. Chodźcie się pytać. Ale mówię, jak ktoś się chce solidaryzować z narodem ukraińskim, proszę bardzo, niech się solidaryzuje. Niech sobie powiesi flagę nad telewizorem. I nawet jak wyłączy telewizor, to będzie pamiętał, że jest wojna. Także jak ktoś chce się faszerować strachem, proszę bardzo, niech się faszeruje. Na szczęście jeszcze mamy wolność słowa, chociaż wolność czynów nie za bardzo, bo też taki happening urządziłem pod telewizją, gdzie chciałem napisać parę słów pozdrowień dla pracowników, no to niestety policja mi uniemożliwiła, a tu ostatnio w Warszawie podobno na całą ulicę były napis, także widzicie, już nie ma takiej wolności, że tak powiem, ale jeszcze na szczęście można mówić to, co się chce. Mówienia jeszcze na szczęście nam nie zabrali, także pozdrawiam ze Szczecina i trzymajcie się, działajcie w swoich miastach i nie tylko miastach, nawet wsiach. Pozdrawiam, na razie.